Państwa kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy Puzonu, do krainy muzyki. I tak się akurat składa, że odwiedzam, można powiedzieć, rodzinę artystyczną, bo jest takich dwóch braci. Nie myślę tutaj o braciach Golec absolutnie, tylko o braciach Wojsyk. Dobrze? Odmieniam? Tak, Wojsyk. Tak. Ze mną w ich studiu nagraniowym Wiktor Wojsyk. Dzień dobry. Dzień dobry. No i proszę Państwa, porozmawiamy o Puzonie, o szkole muzycznej, o orkiestrze, a przede wszystkim o zespole Al Dente, bo to było pretekstem, że wybrałem się aż do Kamienicy Śląskiej, to jest niedaleko Kamienicy Polskiej, by ten wywiad zrealizować. Okolica przepiękna, mili ludzie, wodą poczęstowali, no więc zaczynamy. Zanim w ogóle o muzyce, ale mi fajnie ta zapowiedź wyszła, nie? Aż sam się cieszę. Rzadko się udaje, ale tym razem się udało. Zanim w ogóle o muzyce, no to przesłuchanie, niektórzy to nazywają spowiedź. Częstochowianin? Nie. Lublińczanin? W Lublińcu się urodziłeś? Tak, urodzony w Lublińcu. Czyli tak samo jak brat. Tak, zgadza się. No bo tu najbliżej chyba szpital położniczy. No chyba tutaj. Tak, tak. Powiedz mi, ty masz jakąś wiedzę dotyczącą swoich przodków? To, że ty grasz na Puzonie, to jest przypadek? Czy na przykład ktoś w rodzinie też grał? Jeśli chodzi o sam sobie Puzon, to nie jest przypadek, bo troszeczkę wpływ na to miał starszy brat i no jednak pod jego wpływem to się wszystko zaczęło. Takim, że on uczęszczał na zajęcia, w międzyczasie gdzieś ja się też z nim na jedne zajęcia dostałem, no i spodobał mi się instrument Puzon, no i tak zostało. A jeśli chodzi o przodków, cóż tutaj można powiedzieć, korzenie są ze strony taty związane tutaj ze Śląskiem i zdecydowanie gdzieś tam w kierunku, można powiedzieć, górniczym i Górnego Śląska, a korzenie od strony mamy. No to tutaj warto powiedzieć na przykład o dziadku, który walczył pod Monte Cassino. A to mówił też, tak. Mówił twój brat Kuba o tym, że kwiatek przysłał babci, tak? Mak. I że kwiatek jest... Tak. No i czerwone maki pod Monte Cassino, nie? Oczywiście. To taki akcent muzyczny, tak, można dodać. Akcent muzyczny, oczywiście. Ktoś w rodzinie, poza oczywiście bratem, bo to zawsze jest tak, że jak starszy brat słucha Metaliki, to młodszy też słucha Metaliki, tak. Bo chce, no wiadomo, dorównać starszemu. Ale czy ktoś u was w rodzinie, poza oczywiście Kubą, trąbił? Tak, jakieś tam muzyczne akcenty pojawiały się, lecz nie były one profesjonalne, tak jakby u dziadków ze strony mamy. Pradziadek troszeczkę gdzieś tam miał coś, z tego co wiem, wspólnego z trąbką, dziadek też był, jego serce biło blisko muzyki, można tak powiedzieć, więc coś tam się działo, ale taki ruch gdzieś bardziej otwarty dla ludzi i też już na wyższym szczeblu, no rozpoczęliśmy my, można powiedzieć. Powiedz mi, jeżeli chodzi o twoją edukację muzyczną, to ty jesteś samoukiem, czy liznąłeś jakąś tam szkołę, czy jakieś ognisko muzyczne, coś? No, przygoda moja z muzyką rozpoczęła się od razu od Puzonu i było to tak... Ile miałeś lat wtedy? Oj, no z 10. 10 może... lat? Tak, tak. Coś i takiego. I co, orkiestra Dente? Tak, początek był w orkiestrze Dente, ale później, że tak powiem, udało się też dostać do szkoły muzycznej drugiego stopnia w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej. No i tam, można powiedzieć, taka profesjonalna edukacja muzyczna pod kierownictwem wspaniałych pedagogów w klasie Puzonu profesora Łukasza Gwoździa rozpoczęła się. No też ta przygoda już dobiega końca, ponieważ jestem w ostatniej klasie szkoły muzycznej, więc te 6 lat szkoły drugiego stopnia już za mną. I co, i akademia? Myślisz, żeby iść dalej? Tak, czy... dalej muzyka, dalej po prostu. Ale to jest co, jedyna Katowice? Rzecz. Ale Katowice? Do Katowic? Gdzie myślisz iść? Katowice raczej nie. Moje serce gdzieś tam już pewne kierunki wybiera, aczkolwiek no, trzeba poczekać tak do egzaminów wstępnych, kiedy będzie można na 100% powiedzieć, gdzie no, ale to serce to na egzamin, Wiktor, można przyjść, czy nie da się teraz w czasach pandemii? Bo ja pamiętam, że jak znajomi gdzieś tam kończyli szkołę, to można
można było na egzamin przyjść i ten koncert, czy no, ten egzamin wysłuchać, nie? Tak. Jeśli tylko będzie możliwość i zobaczymy, co się dalej, jak się sytuacja będzie rozwijać, to już 26 marca, to jest w piątek, będziemy grali z kolegami też z klasy koncert z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej. Proszę. I tam będzie występowało grono kilku dyplomantów. Właśnie można powiedzieć moich kolegów z klasy w roli solistów z Orkiestrą Filharmonii, a 19 kwietnia jest mój solowy recital w szkole właśnie przy ulicy Jasnogórskiej. Mam nadzieję, że jeśli chodzi o występ Filharmonii, to obostrzenia pozwolą chociaż to 50% publiczności ujrzeć. No a jeśli chodzi o koncert w szkole, to również mam nadzieję, że będzie on dostępny dla publiczności i będzie można przyjść posłuchać. A co będziesz grał na tym swoim? Program typowo klasyczny, puzonowy. Egzamin wygląda tak, że gra się sonatę, więc tutaj nie ma wątpliwości. Sonata e-moll Marcello, do tego koncert na puzon Larsa Erika Larsona. Jest to koncert dwudziestowieczny, czyli troszeczkę muzyka nowoczesna. No, no, no. Tak, i do tego utwór dowolny, czyli w moim przypadku będzie to duet puzonowo-tubowy. No, warto posłuchać Devil's Waltz. Wiktor, ile kosztuje dobry puzon? Ile kosztuje dobry puzon? Zależy, jaki uznajemy za dobry. Znaczy, no taki, nazwijmy to, dla profesjonalnego muzyka. Myślę, że taki na potrzeby edukacji muzycznej już na takim poważnym szczeblu, no to jest to wydatek na pewno powyżej 10 tysięcy. Takie już najwyższej klasy, to myślę, że no nawet możemy szukać koło 30 tysięcy. 30 tysięcy. Tak. Złotych. Wiesz, ludzie, którzy nie grają na instrumentach dętych, nie mają żadnego wyobrażenia, natomiast ja, jest ogólnie przetarty coś takiego, że no, że puzon jest jednym z najłatwiejszych instrumentów dętych, bo wyciąga się rurkę i chowa i tak. przy pomocy tej rurki się zmienia dźwięk. Natomiast no, dźwięk powstaje na ustniku głównie, tak, prawda? Jest to troszeczkę więcej, jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, ale myślę, że też dźwięk i jego jakość nie powstaje tylko na ustniku, ale przede wszystkim w głowie. W głowie. Tak, co sobie wyobrażamy podczas grania i to jest podstawa do tego, co już później z instrumentu wychodzi. Aha. Instrument to tylko dodatek do muzyka. Ćwiczysz codziennie? Tak, teraz to bardzo intensywnie, bo tak mówię, zbliżają się egzaminy, tak, więc trzeba, no ale to, jak to mówią, trzeba być zawsze na stand-by'u, czyli to codziennie ten instrument do ręki trzeba wziąć i trochę tak, pograć, nie? Tak. Dobrze, no to ja się bardzo cieszę, no bo brat co prawda chodził do kilku mistrzów, czy sztuk mistrzów i tam go na tej trąbce uczyli, a ty profesjonalnie poszedłeś do tematu i szkoła tak, muzyczna. Tak, szkoła muzyczna, to, tak się ułożyło. No jest super. Szkoła dała mi możliwość rozwoju nie tylko w kierunku instrumentalistyki, ale również w innych kierunkach, bo tutaj zahaczają się tematy aranżacji, jakiejś też pierwszych kroków kompozycji, choć to nie było mi aż tak bliskie, chyba że mówimy o płycie zespołu Al Dente, no to tutaj znajdują się też moje kompozycje. Ale no, szkoła dała mi właśnie możliwość rozwoju, to nie będę ukrywał, też w kierunku dyrygentury, w kierunku właśnie tak powiedziałem, aranżacji i możliwość pokazywania tej swojej twórczości, więc... Super. Szkoła muzyczna to na pewno bardzo dużo czasu, który ci zajmuje. Zespół Al Dente, próby, studio to też. Czy ty masz jeszcze czas na coś innego? Poza nauką Myślę, i graniem z bratem? Tym czymś innym właśnie też jest działalność tutaj naszego studia, bo to jest taki dodatek do tego wszystkiego, ale tak naprawdę mogę powiedzieć, że moje życie kręci się w całości koło muzyki i ciężko znaleźć czasem chwilę wytchnienia i odpoczynku, bo cały czas coś gra, cały czas coś trąbi. Aha, super. Tak. No ale kręci cię to. To jest to, co lubisz, to, co tygrysy lubią najbardziej. Tak, nie? To jest coś, co gdzieś tam, taki mój konik, można powiedzieć, moja zajawka, no i w tym kierunku z tym wiążę swoją przyszłość, a super, co z tego no to wyjdzie, to zobaczymy. Będzie dobrze, będzie dobrze. To teraz trochę poplotkujmy. Jakbym cię zaprosił na kolację, albo nie ja, piękna blondynka zaprosiłaby cię na kolację przy świecach. Co musiałaby ci podać na talerzu, żebyś był zadowolony?
trudno powiedzieć, ale gdzieś tam myślę, że jakaś kuchnia włoska jest bliska. Wszyscy tą kuchnię włoską. No nie, ja też. Powiem ci, że dzisiaj, ale w ostatnim tygodniu rozmawiałem z kilkoma osobami, to na 10 osób 6 powiedziało kuchnia włoska, a 4 powiedziało sushi. Aha, nie, no to u mnie kuchnia włoska, jakieś spaghetti, jeśli mówimy o włoskiej, no to alla ragui oczywiście, bo bolognese to jest nazwa europejska, a Włosi mówią na to alla ragui, więc myślę, że w tym kierunku... Czyli z mięsem mielonym, tak? Tak, tak. No ale wiesz, z drugiej strony, jak grasz w zespole al dente, no to co masz innego jeść? Tak, to od razu wiadomo, jakie to spaghetti ma być, jak ma być przyrządzone, tak? Dobrze. Trzech wykonawców, którzy są dla ciebie bardzo ważni, albo którzy mieli zasadniczy wpływ na twoje, na ciebie, to kto to by był? Dobrze, jeśli mówimy o Puzonie, no to na pewno wirtuozi najwięksi, czyli Christian Lindberg, Józef Alessi, nie wiem, kto jeszcze z tych puzonistów gdzieś tam ma tak na mnie wpływ. Jeśli chodzi o dyrygentów, bo to są też ludzie, z których nie tylko się czerpie pod względem techniki dyrygenckiej, ale odczuwania pewnego muzyki, no to myślę, że Gustavo Dudamel, Carlos Kleiber, to tacy są dyrygenci, na których się gdzieś tam mogę wzorować. Jeszcze Jurij Simonow, to są, myślę, Ale obracamy się cały czas w kręgu muzyki klasycznej. A jeżeli byśmy mieli wymienić trzech wykonawców albo trzy płyty z kręgu muzyki popularnej, czy no, nie chciałbym użyć popowej, no ale współczesnej. Rozrywkowej, tak. Rozrywkowej. O, to jest właśnie to słowo, którego mi brakowało. To kogo byś wymienił? Kogo lubisz słuchać? Bardzo ciężko mi to powiedzieć. Słuchasz w ogóle takiej muzyki? Tak, słucham. Nie jest tak, że jestem zafiksowany tylko muzyką klasyczną, bo czasem jednak jest potrzebna chwila oddechu i troszeczkę takiej rozrywki. Ale ciężko mi powiedzieć, co znajduje się gdzieś tam na moich playlistach i co, jacy wykonawcy królują. Aczkolwiek ta muzyka rozrywkowa ma też wielki wpływ. Ale nie są to też jakieś wprost inspiracje, które później chciałbym przenosić na przykład na zespół al dente i my mamy tutaj na myśli, że nie chcemy robić plagiatu. Jest to raczej tak do posłuchania na co dzień, aczkolwiek bardzo trudno mi powiedzieć, kto na tych playlistach króluje, ponieważ style, które mi są bliskie, no to wiele można by tutaj wymieniać. Z tego, co mówisz, to kręci cię gdzieś dyrygentura, kręci cię aranż, kręci cię komponowanie. Czyli co, myślisz, że z czasem kiedyś będzie Wiktor Wojtys jako Wojsyk, przepraszam, Wiktor Wojsyk jako dyrygent chciałbyś? Myślisz o tym w jakiś sposób, czy nie? To jest przesada? Myślę, że jest to jakieś małe marzenie, aczkolwiek okaże się, bo jeśli no inni ocenią, czy jestem na tyle dobry, żeby to robić. Aczkolwiek jest to małe marzenie, ale udało się już kilka kroków w tym kierunku zrealizować, chociażby przez koncerty właśnie organizowane w szkole. Udało się zorganizować nam fajny koncert pod tytułem Koncert Muzyki Wszelakiej, gdzie graliśmy muzykę XX wieku i XXI, takie hity muzyki rozrywkowej, można powiedzieć, kluczowe, typu piosenki Elvisa Presleya, Zbigniewa Wodeckiego, Czesława Niemena, czy z muzyki tutaj też XXI wieku. No i udało się taki koncert zrealizować we współpracy z kolegą Miłoszem Cabanem, który również zaaranżował kilka utworów. Ja zaaranżowałem kilka, później zadyrygowałem to. Wybraliśmy wokalistów, ludzi do orkiestry, którzy z nami zagrali. Skład był taki, można powiedzieć, troszeczkę symfoniczny, czyli jakieś tam instrumenty smyczkowe, dente, do tego sekcja rytmiczna. I taki koncert udało się dwa razy zagrać w Częstochowie. Świetnie, dobrze. Ja zawsze swoich rozmówców proszę o to, żeby pod koniec rozmowy polecili mi kogoś do rozmowy. Czy ty byłbyś w stanie mi kogoś zaproponować? Myślę, że tak. Kto to by był? Byłaby to Martyna Zygadło, czyli półfinalistka The Voice of Poland ostatniej edycji, która ostatnio tutaj z nami miała współpracę też w al dente studio. Myślę, że zgodziłaby się. Super. Tak, nagrywaliśmy z nią cover jednego utworu. Można go też znaleźć na kanale al dente studio. I taka współpraca się wywiązała. Ona też tam, wiem, że ma wiele wspólnego z Częstochową, więc można z nią... Dać mi na miary? Tak. Super. Dobrze. Czego życzyć już na koniec? Czego życzyć? No, powodzenia na zbliżających się egzaminach wstępnych i kończących. Na maturze też, bo to się z tym wiąże. No i to...
to póki co najważniejsze, te priorytety. No to życzę oczywiście zdania egzaminu z wyróżnieniem, matury na 6, no i przede wszystkim dostania się na tą wymarzoną uczelnię, o której nie chcesz nic mówić. Na razie. I ja nie będę pytał. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa, młody, nieprawdopodobnie ambitny, puzonista zespołu Al Dente, niebawem absolwent szkoły muzycznej w Częstochowie drugiego stopnia i kto wie, czy nie za chwilę student pierwszego roku jakiejś akademii muzycznej w kraju, Wiktor Wojsyk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I tu możemy pomachać do tej kamery. Trzymajcie się, ludziska. Pa, pa.